Takiej przestrzeni w Polsce nie ma. Kiedyś Szkoła Teatralna we Wrocławiu zorganizowała kursy mistrzowskie dla właśnie instruktorów teatralnych, dla reżyserów. No i myśmy taką namiastkę tego chcieli tutaj przenieść do Opola. Myślę, że tak, udało się. Ja jestem bardzo podekscytowana i usatysfakcjonowana tym, co się wydarza tutaj. Dzieje się bardzo dużo, bo warsztaty są też różnorodne, począwszy od pracy z ciałem, poprzez głos, pracę z rekwizytem, z lalką, z przedmiotem, także to wszystko, co w teatrze jest istotne, tutaj oferujemy do zajęcia się tym, przepracowania, dopracowania. Też chcieliśmy zainspirować do działań i zintegrować to środowisko. I myślę, że udaje nam się to na tyle, że chcemy, aby ta impreza była cykliczna. W przyszłym roku zamierzamy ponownie ją organizować. Myślę, że ja trochę jestem i mówię w imieniu wszystkich, którzy tutaj dzisiaj przyjechali. Jest nas 15. Jesteśmy reżyserami Teatru Dzieci i Młodzieży z całej Polski i myślę, że dzięki tej inicjatywie, która myślę kiełkowała w nas wszystkich, a którą tak świetnie ukonstytuowała, zrealizowała Agnieszka z dziewczynami z Opola. Jesteśmy właśnie tutaj. Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim oddech, daje nam spotkanie z ludźmi, którzy robią to, co my. Czujemy dzięki temu wsparcie i wiemy, że to, co robimy, ma sens, bo w dobie tego, co dzieje się na oku, po pandemii, w takim natłoku kultury masowej, medialnej, w tym, co się dzieje w przestrzeni internetowej, czasami czujemy się nieco wyobcowani dzięki takiemu spotkaniu, dzięki temu, że nagle okazuje się, że ten teatr amatorski ma sens, jest nam wszystkim potrzebny. Okazuje się, że to, co robimy, faktycznie jest nie tylko nam, przede wszystkim nie nam potrzebne, ale i dzieciom i młodzieży, ale przede wszystkim ludziom. Potrzebne jest nam to w ogóle. To jest Towarzystwo Ogólnopolskie. Z Opola jest jedna osoba, a tak mamy tutaj instruktorów z Piotrkowa Trybunalskiego, z Zielonej Góry, z Krakowa, z Wągrowca, więc gościmy osoby z całej Polski. Dzięki temu, że jesteśmy w takiej liczebności, która pozwoliła nam wszystkim brać udział we wszystkich zajęciach, myślę, że bierzemy i czerpiemy z każdego warsztatu. Każdy z nas zajmuje się inną trochę gałęzią takiej sztuki teatralnej, amatorskiej. Jedni pracują głównie ze słowem, inni ruszają się, jeszcze inni pracują z lalką i myślę, że dzięki temu, że i śpiewamy, i pracujemy z ciałem, i rozmawiamy o dykcji, o emisji, bierzemy coś do siebie na pewno. Wiem, że już na pewno dziewczyny spisały zajęcia. Jest to niezwykle przydatne, bo czasami po latach pracy wpadamy w pewien nurt, a takie świeże spojrzenie, konfrontacja z innymi pozwoli nam wprowadzić coś nowego. Sami tego potrzebujemy, bo po latach takiej pracy czujemy i potrzebę wsparcia takiego. Jak jeżdżą na festiwale z dziećmi, to nie mają takiej możliwości, żeby się spotykać w tym gronie, żeby razem pracować. Natomiast tutaj taka możliwość została stworzona. Z tego co wiem, wszystkie warsztaty podobały się i wszystkie warsztaty uznali za potrzebne. Cieszą się, że mogli uczestniczyć też we wszystkich warsztatach, bo pierwotnie myśleliśmy, że każdy z uczestników weźmie udział w 4 wybranych. To na koniec zapytam, co robisz w swoim teatrze, bo każdy z was ma teatr ogromny. Jak jest ten twój? Od kilkunastu lat pracuję z osobami dorosłymi w teatrze amatorskim. Myślę, że jest to też taka ciekawa forma, może trochę arteterapii, może wytchnienie od codzienności, bo ludzie, którzy na co dzień pracują przy biurku, szyją buty czy wydają leki w aptece, przychodzą wieczorami do teatru, by uwolnić to, co każdy z nas ma w środku. A to, że robią to na scenie, to jest tylko ich dobra wola i pasja. Kto prowadził te warsztaty dla instruktorów, bo to też pewnie ważne? Głównie nasi opolscy artyści. Ja uważam, że my tutaj w Opolu mamy niezwykły potencjał artystyczny w ludziach, naprawdę niezwykły. Warsztaty prowadziła Magdalena Gleń, Radomir Bachar, oni są z Teatru Zapadnia, ale zawodowo Julia zajmuje się teatrem, Radomir jest tancerzem i choreografem. Znany w Opolu Łukasz Szuba również prowadził warsztaty na temat piosenki w teatrze. Agata Bielecka, współpracująca z teatrami, nasza artystka plastyczka, i to był warsztat z rekwizytem. Z Teatru Lalki Aktora Janek Chrabą poprowadził warsztat z Teatru Przedmiotu. No i Dawid Bajoran z Wrocławia, ze Ośrodka Grotowskiego, z Teatru ZAR prowadzi Naturę Głosu z naszymi reżyserami.
Inspiracje teatralne, na koniec zapytam. Inspiracje z tego dzisiejszego spotkania w ogóle. I z tego spotkania i w ogóle. Ja lubię dobrą literaturę, dzięki temu, że rozmawialiśmy o tym, parę pomysłów już jest. Świetną muzykę poznałem wczoraj, już wiem, że też pomysły mamy. Pracujemy tutaj nad ciałem. Jest mi to może nie tyle obce, co nie pracuję codziennie, więc taka praktyka teatralna też będzie dla mnie ważna.